mamy stałego miejsca zamieszkania, wybraliśmy życie na walizkach i podróżujemy samochodem po Europie. Jesteśmy Justyna i Krzysiek. Aktualnie jesteśmy we włoskich Dolomitach. Dzisiaj zabieramy Was na szlak dookoła pięknego Cinque Terre, ale więcej o samej lokacji opowiemy później. Mamy nadzieję spotkać świstaki i zjeść włoskie tradycyjne jedzenie w jednym z najstarszych schronisk. Jak to w górach bywa, do Cinque Terre można dotrzeć na wiele sposobów. Najłatwiej wjechać wyciągiem przesyłkowym z Baita Baie de Dones, zaledwie 25 minut drogi od Cortina di Ampezzo. Kolejną opcją jest kolejka lub trasa 440 z Passo Falzarego, a my wybraliśmy nieco dłuższą opcję z przełęczy Passo Geo. Jest to bardzo popularne miejsce i odwiedzane przez cały rok. Mamy początek września, 23 rok, środek tygodnia. Zobaczymy, czy będzie tu dzisiaj tłoczno. Samochód zaparkowaliśmy przy schronisku Fedare. Jest tutaj niewielki, darmowy parking. Pamiętajcie, aby przyjechać w miarę wcześnie, aby znaleźć miejsce. Zobaczcie, jak fantastycznie i niesamowicie wyglądają te masywy. Tam na tych ścieżkach pod masywami są ludzie. To jest Novelau, 2570 metrów. A naprzeciwko mamy Averau, ponad 2650 metrów. A z tej strony piękna marmolada ponad 3000 metrów. My ciągle jesteśmy na podejściu do Averau, ale chciałem Wam pokazać, jaką cudną pogodę trafiliśmy. Nie ma na niebie ani jednej chmurki, jest po prostu absolutnie niesamowicie czyste niebo. Wspinaczka trwa. Najlepszy środek transportu w górach, oczywiście helikopter. Ze względu na liczną liczbę lotnisk tutaj w okolicy, latanie dronem jest tak średnio legalne, ale mamy jeden spocik, gdzie będziemy mogli wystartować, także oglądajcie dalej. Na pewno dronik się pojawi. Jesteśmy już na ostatniej prostej przed schroniskiem Averau, a tutaj możecie zobaczyć, jak wyglądało nasze podejście. Jak widać, w takie miejsca można nawet rowerem. Iście piekielne warunki, ale dla chcącego nic trudnego. A nie, jednak za stromo. Jesteśmy tak blisko, a jednocześnie tak daleko, bo schronisko już widać. Chyba najbardziej stromy fragment podejścia przed nami. Cały czas na podejściu towarzyszy nam przepiękny widok na marmoladę i resztki lodowca. Dochodzimy właśnie do pierwszego z trzech schronisk, Refugio Averau, wysokość 2413 metrów. I jak widzicie, właśnie tutaj może przywieźć Was kolejka, jeśli nie chcecie podchodzić pieszo. Ciśniemy. Nie ma lekko. Czasami przodem się idzie, czasami tyłem. Ciśniemy. Planujemy jeszcze raz wrócić w to miejsce inną trasą i zrobić dwie feraty, Novelau i Averau. Jeśli film już jest dostępny, to karta wyjedzie Wam u góry ekranu. Idziemy dalej. Przed nami prosta droga do Cinque Terre. Jest to fragment popularnej trasy Alta Via 1. Cała trasa ma około 150 km i przechodzi się ją 5-7 dni. Prowadzi z Lago di Braise do Balluno. Alta Via 1 to nasze marzenie. Być może kiedyś uda się zrealizować. Widzicie za mną Cinque Terre, czyli charakterystyczną formację składającą się z 5 szczytów zwanych potocznie wieżami. Każda z wież ma swoją nazwę. Największa to mierząca 2361 metrów nad poziomem morza Torre Grande. W drodze do Cinque Terre po lewej stronie towarzyszy nam potężny zawodnik, mianowicie Tofana di Roses, ponad 3200 metrów. Mamy tutaj całe stado owiec, są też osiołki i dwa pieski. Wypasają się pod słynną górą Averau. W oddali możecie zobaczyć schronisko Averau oraz ścieżkę, która doprowadziła nas do drugiego schroniska. Refugio Schiattoli, położone na 2255 metrach. Ładnie tu pachnie, ale wybraliśmy dzisiaj inny cel. Z wnętrza schroniska przez przeszklenia rozpościera się bezpośredni widok na Cinque Terre. W takich miejscach jedzonko smakuje na pewno dużo lepiej.
Choć z daleka wyglądają na 5 wież, z bliska można zauważyć, że jest ich o wiele więcej i różnią się od siebie stopniem nachylenia i ekspozycji. W związku z tym, iż skały znajdują się pod różnymi kątami do słońca, wspinaczka jest tutaj możliwa niemalże przez cały rok. Po północnych ścianach można się wspinać latem, zaś po południowych zimą. Jak widzicie, dzisiaj również mamy kilku śmiałków, którzy próbują swoich sił i mierzą się z pionową ścianą. Dwóch jest tutaj jeszcze wyżej. Mamy drugiego, ubezpieczony jest liną. I wyżej mamy jeszcze jednego. Tutaj ściana nie jest aż tak pionowa jak na tym pierwszym, ale wysokość jest niesamowita i ekspozycja też. Wróćmy jeszcze do tego pierwszego, zobaczcie jak jest przyklejony do ściany. Nie wiem na czym on stoi, czego się trzyma, ale oszukuje grawitację. Jeszcze trochę mu zostało. Żeby nie było, my też dotknęliśmy Cinque Torri. Muszę wam powiedzieć, że to jest jednak szalone. Myślałem kiedyś, że byłbym w stanie tego spróbować, ale jak teraz patrzę, jakie wygibasy ten człowiek robi, to chyba nie ma szans. Okrążamy Cinque Torri i jesteśmy już troszkę dalej. Tutaj mamy kolejnego zawodnika. Ma całkiem trudne zadanie, bo jest półka. Musi się odchylić, także trzymamy kciuki. Jak myślicie, da radę czy nie? O, już wisi na samych rękach. Kurde, ale to trzeba mieć siłę. Jeszcze jakieś uprzęże, przypinać, to wszystko. Magia i podziw. Dał radę, półka zdobyta. Teraz już prosto do góry. Niestety, ale spóźniliśmy się trochę do trzeciego schroniska Cinque Torri i kuchnia była już zamknięta, więc nie spróbujemy tradycyjnego ravioli w kształcie półksiężyców z sezonowymi warzywami. Na pocieszenie został nam deser, był to strudel z ricottą, był całkiem spoko. Wszystkie koszty podamy w podsumowaniu, a teraz kontynuujemy okrążanie Cinque Torri. Jesteśmy u podnóża Cinque Torri, tutaj za mną widzicie jej fragment. Zobaczcie, jak wygląda okolica z drona. Rozpościerają się stąd widoki na dwa niesamowicie wielkie masywy, Croda da Lago i La Torre de Formin. A w tle Cinque Torri widać Averau i Novelau. Cinque Torri nieco z innej strony, niesamowicie to wygląda. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy się nie zgubili i nie zboczyli ze szlaku. Udało nam się wejść pomiędzy wieże Cinque Torri. Zobaczcie, jak pięknie to wygląda, jakie wielkie, strzeliste ściany dookoła wszędzie się znajdują. Mam tylko nadzieję, że będzie jakieś w miarę łatwe przejście dalej. Co tam mamy fajnego? Jaskinie. Bardziej bym powiedział, że to szczelina. To jest jedyna droga. Coś chyba jednak czuję, że będzie trzeba się wracać. Jest przejście? Tak. A na górze mamy widok na kolejne wieże i dalszą wspinaczkę. No to idziemy. Są tu niezłe kryjówki, jak ktoś jest szczupły, to może wchodzić w takie właśnie oto fajne szczeliny. A my lubimy wchodzić w szczeliny.
Podążając Cinque Terre można napotkać na wiele bunkrów i tuneli. Zostały one wybudowane podczas I wojny światowej na potrzeby wojny między Włochami a Austro-Węgrami, a dzisiaj zostały odrestaurowane i pełnią rolę muzeum. A tutaj, drodzy Państwo, mamy cele. Żeby nie było, w celi też są okna. Skoro są okna, to są całkiem zacne widoczki. Jak wiecie, nienawidzę schodów. A jak nie wiecie, to obejrzyjcie poprzednie odcinki. Mamy też stanowisko z moździerzem, jak widzicie. I niestety jeden z żołnierzy stracił rękę. Zobaczcie, jak pusto się zrobiło, gdy zamknęli już kolejki. Zostały tylko nieliczne osoby. Zbocza puste, schroniska prawie puste. Niestety, minus jest tylko taki, że będziemy musieli schodzić na piechotę. A, i jeszcze jedno. Niebo dalej całkowicie bezchmurne. Jesteśmy już w drodze powrotnej. Ostatnia kolejka uciekła nam niestety 2 godziny temu, więc wracamy na nogach. A link do naszej trasy jak zwykle znajdziecie w opisie. Trekking uważamy za bardzo udany i polecamy eksplorować wieżę też od wewnątrz, nie tylko dookoła. Ponownie zahaczyliśmy o drugie schronisko, jednak tam też już jedzenia nie serwowali. Mamy nauczkę, aby jeść w pierwszym lub po prostu śpieszyć się tam, gdzie sobie wybraliśmy. Jeśli chodzi o ceny, to za te 2 kawałki ciasta zapłaciliśmy 12 euro, a jeśli chodzi o ceny kolejek, to są one w granicach 17 euro, więc jeśli macie ochotę i nie chcecie tracić zbyt dużo czasu, żeby wchodzić na piechotę, to polecam wziąć kolejkę. Te kilkanaście wydane euro na pewno się opłaci. Flak okazał się dla nas dość wyczerpujący, ale to tylko dlatego, że robiliśmy podejście na własnych nogach, a teraz musimy wrócić i jeszcze zajmie nam to z 1,5 godziny. A gdyby wjechać kolejką, to sama eksploracja Cinque Terre powinna być prosta i przyjemna. Tłumów za bardzo nie było, szczególnie kiedy przestały jeździć już kolejki, a świstaków widzieliśmy tylko 2, ale niestety uciekały skurkowańce szybko. Dzięki, że oglądaliście. Zostańcie na wycięte sceny, niektóre są naprawdę śmieszne i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Hej! Mało nie umierała przy schronisku, jak się okazało, że nie ma jedzenia, a teraz ciągam jej po jakichś chaszczach, bo sarna w oddali zobaczyła. No co za kobieta. Jesteśmy przy samochodzie na parkingu. Wracamy do domu. 1,5 godziny drogi przed nami, serpentynami. Nienawidzę was, serpentyny. Mogę ja zacząć? Cześć. Czekaj, co ja mam mówić, powiedz mi, przypomnij mi. Co dalej? Zadyszka, Krzysztof. Nadyszka, jeszcze raz. Gdzie ty jesteś? No miałeś mnie nagrywać. Tak? Tak, ale z dołu źle wyglądasz. Dobrze wyglądam. Powiem inaczej. Co ty gadasz? Nie wiem właśnie. Tak? Nie, bez nadzieja. Zaparkowaliśmy kat. Zaparkowaliśmy przy schronisków kat. Uspokój się. Dobra. Pod masywami są ludziki malutkie. Malutkie ludziki. Czekam, jak to się dzieje, ja się stresuję. No czemu nie mówisz? No to... Ciągnij brzuch. Żwawo, żwawo. Wychodzisz? Wychodź. Ty wchodź, wchodź. Źle, kurde. Dobrze. Nie. Dobrze bardzo było. Nic więcej nie nagrywaj.